Pogrzeb króla odbył się z wielką paradą. Latarnie owinięte były czarną krepą. Wszystkie dzwony biły. Orkiestra grała marsza żałobnego. Jechały armaty. Szło wojsko. Kwiaty musiały specjalnie przywozić pociągi z najcieplejszych krajów. Wszyscy byli bardzo smutni. A gazety pisały, że cały naród płacze po stracie ukochanego króla Maciuś smutny siedział w swoim pokoju, bo chociaż miał zostać królem, ale stracił ojca i teraz nikogo już nie miał na świecie, pamiętał Maciuś swoją mamę, to ona właśnie nazwała go maciusiem, chociaż mama. Jego była królową, ale wcale nie była dumna. Bawiła się z nim, klocki z nim ustawiała, opowiadała bajki, obrazki w książkach pokazywała. Z ojcem rzadziej się Maciuś widywał, bo król często wyjeżdżał do wojska albo w gości. Różnych królów przyjmował, to znów narady miał i posiedzenia. Ale i król Bywało, znajdzie dla Maciusia wolną chwilę, pobawi się w kręgle, wyjedzie z nim król na koniu, a Maciuś na kucu, w długie aleje królewskiego ogrodu. A teraz co będzie? Zawsze ten nudny zagraniczny wychowawca, który ma taką minę, jakby dopiero co wypił szklankę mocnego octu. I czy to znów tak przyjemnie być królem? Chyba nie.